Dzień dobry, moim gościem jest pan Łukasz Maciejewski, dyrektor artystyczny 23. Przeglądu Kina na Granicy po stronie polskiej. Dzień dobry. No można powiedzieć, że po tym ubiegłorocznym zamieszaniu pandemicznym, no w tym roku wraca się, kolokwialnie mówiąc, z pompą duże nazwiska polskiej sceny. Tęskniliście za kinem? No tak, bo to, o czym mówiła pani dyrektor Jolanta Dygoś podczas konferencji, no są imprezy, które może w mniejszym stopniu potrzebują tego widza, jakieś bardzo specjalistyczne przeglądy kina, natomiast siła tego festiwalu, naszego przeglądu, zaznacza się w samej nazwie. To jest kino bez granic, to jest kino, w którym granice są tylko wyobraźni, a to, że nie ma tych granic, to też polega na tym, że wszyscy się mieszczą w tej układance, zarówno twórcy, zarówno ich twórczość, filmy, jak i widzowie. No i bez widzów ten festiwal trochę traci, organizowanie tego festiwalu trochę traci sens. Oczywiście można robić takie imprezy jak w ubiegłym roku, online'owe, ale myślę, że Cieszyn bez kin, bez atmosfery miasta, bez Cieszyna nie funkcjonuje. No właśnie, a jakie wnioski wyciągnęliście po tej ubiegłorocznej edycji online? Czy to, co się działo w zeszłym roku, będzie jakoś wpływać na następne lata Kina na Granicy? Tak naprawdę ważna jest tegoroczna edycja, czy będziemy mieli widzów, czy oni wrócą. No jest to pewna niewiadoma, bo do kin generalnie nie wrócili zbyt chętnie, zwłaszcza na polskie filmy, ale no wierzymy, że magia tego festiwalu zadziała. Zresztą już teraz te bilety sprzedają się naprawdę znakomicie. Karnety nieco mniej, ale bilety sprzedają się świetnie. A wnioski są takie, że już teraz no, trzeba funkcjonować naprawdę na technologicznym poziomie, który jest... stał się codziennością, czyli sprzedaż online, czyli wybór miejsc na wybrane seanse, cyfryzacja generalnie na festiwalu, który hołubił to, że on jest taki bardzo oldschoolowy, że jest pani w kasie, sprzedaje bilety. No od tego odchodzimy, bo tak jak mówię, i pandemia, i obwarowania epidemiologiczne sprawiły, że no musimy stanąć twarzą w twarz do nowej rzeczywistości, ale program jest niezmienny. Jego atrakcyjność, spotkania, twórcy, to się nie zmienia. No właśnie, jednym z głównych spotkań w ramach 23. Kina na Granicy jest ta wielka debata dotycząca przyszłości polskiego kina, Quo Vadis Polskie Kino, w której udział wezmą tuzy polskiej sztuki filmowej. Właśnie, jak pan się zapatruje na przyszłość tej branży? No bo faktycznie pandemia dosyć mocno ostudziła zapał Polaków do pójścia do kin. No jestem ciekawy, nie jestem przesadnie optymistyczny, że będą jakieś wybitne wnioski w związku z tą debatą, bo pewnie takich jednolitych wniosków nie uda się wygenerować, ale gdzieś udzielałem wywiadu przedwczoraj i powiedziałem, że jestem pesymistą pełnym nadziei. Taki śmieszny sylogizm, bo generalnie wydaje mi się, że są zmiany niekorzystne, jeśli chodzi o udział widzów w odwiedzaniu sal kinowych i oglądaniu filmów. On się zmniejszył definitywnie i myślę, że dużo czasu upłynie, zanim wrócimy do sytuacji z 2019 roku. Obym się mylił, ale jestem też pełen nadziei, bo rzeczywistość zaskakuje, jest płynna, ciągle wydarza się coś nowego i wierzę, że ten powrót do kin i to intensywne życie kinomańskie w momencie poczucia bezpieczeństwa jest możliwe. Ta edycja też ma taki swój pewien kontekst polityczny, bo będą filmy dotyczące Grupy Wyszehradzkiej. Jest też wspomnienie Wacława Havla. Czy to jest próba pewnego innego pokazania polityki? Nie jestem pewien. Myślę, że wszystko... Nie chciałbym bardzo, żeby Kino na Granicy kojarzyło się z polityką czy z ideologią, bo my jesteśmy tak naprawdę festiwalem dla każdego widza. Nikogo nie pytamy o poglądy, nikogo nie pytamy o orientację. Wolelibyśmy, żeby przychodzili widzowie zaszczepieni. To jest jedyna taka identyfikacja, która nam się po prostu podoba, ale generalnie jesteśmy otwarci na każde uczestnictwo. Tak jak otwarty był Wacław Havel.
bo wydaje mi się, że to, że on był wybitnym artystą, też pisarzem, reżyserem, a oprócz tego politykiem godzącym różności i różnorodność świata, to myślę, on mógłby być wzorem dla każdego polityka i dla każdego artysty również, co nie ma nic wspólnego z ideologią, ale jest jakimś takim optymistycznym punktem na mapie politycznego nieba, która jest rzadko optymistyczna. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Moim Państwa gościem był pan Łukasz Maciejewski. Zapraszam, dziękuję.